Proszę bardzo, pan Panie Przewodniczący. Nie, przypadek. Dom na ulicy Mickiewicza, o który wnioskowali niektórzy radni, między innymi manipulowali, kilarne karty się odnośnie przestraszył w centrum przewodniczącego. Jest uzbierany. Czy pan dyrektor ma informacje, na czyje polecenie i co w tym miejscu ewentualnie ma być? Odpowiadam. Jest to obiekt, jest to budynek prywatny. Cała ta działka jest prywatna. Zresztą to zostało podane nazwisko w mediach. Właścicielem jest albo był pan Mirosław Zmudziński. Z tego co wiem, sprzedał ten obiekt. On będzie rozebrany. W tej chwili zdjęte zostały te wszystkie banery reklamowe. Będzie rozebrany i jest tam jakiś pomysł na budowę. Budowa, znaczy z tego co wiemy, bo to akurat rozmawialiśmy z radnym Kowalikiem, z panem Zmudzińskim na ten temat, powstanie tam budynek dosyć duży, mieszkalno-usługowy, także nie będzie to już na pewno straszne.